Ludzi odważnych i oddanych, takich jak Witold Pilecki, mówili dziś uczestnicy Marszu Rotmistrza, który odbył się w Krakowie. Jego postacią żołnierza niezłomnego od lat zafascynowani są przede wszystkim młodzi ludzie. Maj jest miesiącem, w którym przypada rocznica urodzin i zamordowania rotmistrza Pileckiego. Marsz rozpoczęła w południe msza święta w Bazylice Mariackiej. Spod bazyliki na rynku głównym Krakowa uczestnicy marszu, w przeważającej części młodzi ludzie, przeszli do Parku Jordana, wznosząc okrzyki: Pileckiego pamiętamy, jego czyny wysławiamy. Rotmistrzu, dzięki za wolność, nigdy więcej komunizmu. Witold Pilecki powinien być wzorem dla młodych ludzi, ponieważ w tym świecie, w którym jest degradacja wartości i zasad, taka czysta postać, która kierowała się takimi zasadami jak Bóg, honor i ojczyzna, powinna być wykładnią dla młodych, aby nie zatracili swojej tożsamości narodowej oraz umieli jakby poruszać się w tym świecie zakłamania. Młodzi ludzie cenią sobie nie tylko odwagę, jaką wykazał się rotmistrz Pilecki, ale zwłaszcza jego bezinteresowność. Narażał życie dla dobra ojczyzny i nie oczekiwał nagród i pochwał. Przyszłam tutaj, żeby upamiętnić takiego bohatera, jakim był rotmistrz Pilecki, bo uważam, że on jako jeden z nielicznych mógł oddać życie za ojczyznę i bardzo przyczynił się dla naszej wolności. W Parku Jordana pod pomnikiem Witolda Pileckiego złożono kwiaty. Odczytany został także wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie pana Cogito”. Rotmistrz Pilecki był wnukiem powstańca styczniowego. W czasie I wojny światowej działał w harcerstwie, by niedługo później walczyć w polskich szeregach w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku Pilecki walczył w wojnie obronnej, a później przeszedł do walki podziemnej. W 1940 roku uzyskał od przełożonych zgodę na ochotnicze pójście w charakterze więźnia do obozu oświęcimskiego. Tam zaangażował się w pracę konspiracyjną. Po 3 latach pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz, po zebraniu dokumentacji na temat ludobójstwa, uciekł. To właśnie między innymi dzięki niemu świat zachodni, w tym również Amerykanie, otrzymali dokumentację tego, co działo się na terenie okupowanej Polski. Tak zwane raporty Karskiego z jednej strony oraz raporty Pileckiego z drugiej strony dawały bardzo precyzyjną i przerażającą w gruncie rzeczy wiedzę na temat tego, co się dzieje na ziemiach okupowanych przez Niemców. Rotmistrz Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim, a uwolniony z niemieckiej niewoli trafił do armii Andersa. Później wrócił do Polski, aby organizować opór przeciwko sowieckiej okupacji. W 1947 roku został aresztowany, w nieludzki sposób torturowany w czasie śledztwa, skazany na śmierć. Po wykonaniu wyroku jego zwłoki złożono w nieznanym miejscu. Rotmistrz Pilecki jest prawda wielkim bohaterem, ale jest jednym z wielu, o których nie pamiętamy, a może dzisiaj właśnie jest dzień i rotmistrza Pileckiego i każdego tego anonimowego bohatera, który gdzieś oddał swoją młodość i swoje życie za to, żebyśmy mogli dzisiaj być tu, gdzie jesteśmy. Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie rotmistrza Pileckiego podlegały w PRL cenzurze. Zrehabilitowany w 1990 roku, Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Organizujemy dzisiaj te marsze, żeby upamiętnić to wielkie bohaterstwo rotmistrza Pileckiego, a z drugiej strony, żeby wyciągnąć wnioski z tej historii i pamiętać o tym, żeby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły i żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy musieli walczyć w ten sposób. Dzisiaj musimy być patriotami i walczyć ku chwale ojczyzny, że tak powiem patetycznie, ale w inny sposób, poprzez wzmacnianie gospodarki, poprzez codzienną pracę na rzecz właśnie naszej ojczyzny.